Hej, Dzień Ojca zbliża się nieubłaganie i to może być ten moment w roku, w którym możecie zabłysnąć naprawdę dobrym, przemyślanym prezentem. Takim, który będzie nie tylko dobrze wyglądał, ale także będzie przydatny. No i tutaj chcę Wam zaproponować bardzo rozmaite rzeczy. Mam nadzieję, że coś, co tutaj Wam zaproponuję, przypadnie do gustu zarówno Wam, jak i Waszym ojcom. Bez zbędnego przedłużania, bo materiał na pewno nie będzie krótki. Zapraszam do oglądania. W poszukiwaniu idealnego prezentu na Dzień Ojca skorzystałem z pomocy różnych ludzi, w tym przede wszystkim z pomocy mojego taty, no bo w sumie jak korzystać z pomocy, no to wiadomo, chyba tak będzie najlepiej. Zastanawiam się z Twojej perspektywy, czy masz jakieś wymarzone prezenty, takie, wiesz, które byś faktycznie chciał dostać, a myślisz, że no gdzieś są powiązane na przykład z technologią, bo wiesz, kanał technologiczny, no to tak siłą rzeczy. Mi się wydaje, że jak czegoś nie mam, no to bym to chciał, powiedzmy, albo jeżeli mam jakieś hobby, no to związane z tym hobby. Okej. Albo, powiedzmy, z wymogiem danego momentu, że potrzebuję czegoś na teraz, co by, powiedzmy, mogło być prezentem, albo sam muszę pojechać to kupić. Wiesz co, ty masz grilla na mieszkanie, jakiegoś elektrycznego albo zwykłego? Grilla? No, grilla, takiego, wiesz, wsadzasz mięso, masz tam regulację temperatury, programy konkretne pod jakiegoś steka, czy coś innego. Takich rzeczy to nie posiadam, ale taka rzecz to by mi się mogła przydać ewentualnie. Wiesz, że ja jestem akurat słabo wegetarianinem, także warzywa są tylko dodatkiem. A dobry stek to dobry stek. Tak zagadałem ojca o tego grilla, bo podczas poszukiwania prezentów wpadł mi w oko Tefal Opti Grill Elite i to już jest naprawdę wypasiony grill. I mówię to słowo nie na wyrost, bo nie chodzi tutaj tylko o moc, która jest duża i wynosi 2000 W, ale też i o możliwości, bowiem nie tylko możemy piec na tym grillu i ustawiać programy, na przykład, żeby właśnie zrobić sobie takiego steka, czy burgera, czy krewetki, ale też i regulować poziom wysmażenia albo przygotowania właśnie tych dań. No, co jest świetną funkcją, jeżeli bierzemy pod uwagę, że nie wszyscy lubią takiego suchego steka, niektórzy chcą rare czy medium rare, to tutaj faktycznie można zrobić to za pośrednictwem tego grilla. Mamy ekran dotykowy z prostą nawigacją, nie jest on przesadnie duży, natomiast to jest mimo wszystko grill i tutaj nie ma co kombinować. Znajdziemy tutaj aż 12 automatycznych programów, ale spokojnie, żeby Wasi ojcowie czuli, że mają kontrolę, mogą także skorzystać z trybu manualnego i to wszystko tutaj się odbywa całkiem sprawnie. Dolna część tego grilla jest pochylona pod lekkim kątem po to, żeby ten tłuszcz bez problemu spływał, no i żeby to czyszczenie było łatwiejsze. Oczywiście te części grillujące też jesteśmy w stanie włożyć do zmywarki, więc to w sumie to nie takie oczywiste, no ale dzięki temu faktycznie jesteśmy w stanie je łatwiej wyczyścić. Co jeszcze jest ważne w ramach tych trybów automatycznych, to Automatic Sensor Cooking. On wykrywa, ile waży dane jedzenie, jaką ma gramaturę, gęstość, no i w rezultacie dopasowuje właśnie odpowiednie czasy przygotowywania tego jedzenia, tak by no po prostu kotlet z kurczaka nie szykował się na grillu tyle samo czasu, co stek. Oczywiście jest też teraz promocja, dzięki której możecie sobie dobrać do niego dodatkowe nakładki i są one naprawdę wypaśne, bo jedna z nich pozwala Wam chociażby zapiekać rzeczy. Jak dla mnie super funkcja, nie mam miejsca na piekarnik. Natomiast pomyślcie o tym, być może Wasz ojciec ma pasję do grillowania, a niekoniecznie warunki na zewnątrz dają radę albo, nie wiem, mieszka w bloku. Ty w Szwajcarii akurat wideorejestratora specjalnie byś nie poużywał, natomiast myślę, że to chyba... Znaczy się, oficjalnie możesz posiadać, ale jakiekolwiek udostępnianie, to zależy od interpretacji policjanta, celnika nawet na granicy, mogą zwrócić uwagę, że nie wolno tego używać w Szwajcarii. No to akurat w swoim przypadku wideorejestrator może nie taki super strzał, ale natomiast w Polsce, wiesz, W Polsce to jest podstawa do rozstrzygnięcia wielu spornych spraw. I przedstawienie na policji powoduje wyjaśnienie wielu zdarzeń drogowych i wypadków. To jest bardzo przydatna rzecz, ja podejrzewam, w Polsce, szczególnie teraz przy okazji, gdzie dużo po Polsce jeździ innych aut z innych krajów, no tak, którzy mają trochę jeszcze większe podejście do kodeksu i drogowego. Jestem niemalże przekonany, że każdy ojciec doceni wideorejestrator, a nawet jeżeli ma już wideorejestrator, to zawsze może dostać lepsze urządzenie, na przykład takie, które jest w stanie informować go głosowo o tym, co dzieje się na drodze. Takie, które zapisuje trasę, czy też takie, które po prostu jest w stanie dobrze działać z dołączoną do zestawu aplikacją. A mówię tutaj o wideorejestratorze 70mi Dashcam M500, w tym przypadku w rozmiarze 64 GB. Zobaczmy sobie to urządzenie. Jest całkiem zgrabne, nieduże.
Na plus na pewno USB-C, bo jakby nie patrzeć, te standardy ładowania w wideorejestratorach potrafią być różne. Tutaj mamy nowoczesny standard, zgodny ze wszystkim, co tak naprawdę będziecie mieć w domu za parę lat. Co kryje się w tak niepozornym urządzeniu? Przede wszystkim jasna przesłona f2.0, a także szerokie pole widzenia tej kamery, nawet 170 stopni. Kryją się także komunikaty w języku polskim, może nie zawsze przetłumaczone idealnie, natomiast myślę, że w dalszym ciągu zrozumiałe. No i też kryje się całkiem sporo funkcji związanych właśnie z łącznością, bowiem możemy tutaj za pośrednictwem Wi-Fi połączyć się z naszym smartfonem i tam zgrywać sobie najważniejsze momenty, ale także i zgrywać pojedyncze zdjęcia. Oczywiście nie zabrakło tutaj nagrywania poklatkowego właśnie kiedy samochód jest na parkingu. 30-minutowe nagranie skraca się do 1 minuty, by po prostu pokazywać najważniejsze szczegóły. Oczywiście nagrywanie w pętli tutaj musi być. 64 GB, powiem Wam zupełnie szczerze, przy pamięci eMMC w zupełności wystarcza do długiego nagrywania i akcelerometr, który jest w tym urządzeniu, poczuje, że coś jest nie tak, że kamera jest ruszana albo doszło do wypadku i wtedy zabezpieczy nagrywanie. W dodatku nie będziemy musieli przejmować się kartami pamięci, bowiem mamy tutaj właśnie pamięć wbudowaną i przez to będzie nam po prostu łatwiej to wszystko przenosić. Na pewno dużym plusem jest także GPS i GLONASS, które służą do monitorowania tego, jaką trasę pokonaliśmy. To może być istotne, gdybyśmy chcieli na przykład zarejestrować, gdzie konkretnie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Co ciekawe, ten sprzęt obsługuje kilka komend głosowych. Możemy zrobić zdjęcie, take a photo. Możemy także poprosić, żeby nagrał awaryjne wideo, shoot emergency video. Jest oczywiście parę tych funkcji. Wszystko znajdziecie w aplikacji. W aplikacji możecie też regulować rozdzielczość tego nagrywania. Możecie też regulować właśnie, jak duża jest pętla, w której to nagrywanie jest rejestrowane. No i to wszystko, myślę, pozwoli Wam właśnie zabezpieczyć te nagrania w sposób, dzięki któremu po pierwsze będą one w dobrej jakości, niezależnie od pory dnia, a po drugie, no, będziecie mogli mieć do nich bardzo szybki wgląd. Zostając jeszcze w temacie drogowym, obok wideorejestratora może przydać się GPS, bo jakby nie patrzeć, nasze smartfony są w stanie robić dużo rzeczy, ale jeżeli chodzi o GPS-a, to dość mocno się nagrzewają, potem trudniej się z nich korzysta, a taki zewnętrzny GPS może też mieć mapy aktualizowane całe życie, no i to są mapy tworzone przez nie byle jakie firmy. Tutaj akurat mówię o urządzeniu Garmin Drive Smart, które ma opcję map Europy i będzie miało aktualizowane te mapy przez, no, cykl życia urządzenia. No i oczywiście te mapy są też dość szczegółowe. Garmin zna się na rzeczy i robi te mapy od lat. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda urządzenie, no to mamy tutaj ekran 6,95 cala o rozdzielczości 1024x600. To nie jest rewelacyjne w skali smartfonów, ale w skali GPS-ów jest to już naprawdę sensowna rozdzielczość, zwłaszcza, że nie będziemy na to urządzenie patrzeć non-stop. To, co ważne, to odbiornik TMC do komunikowania o informacjach na drodze, co też może okazać się istotne, gdybyśmy mieli, nie wiem, przypadkiem utknąć w jakimś wakacyjnym korku, no to może nam pomóc zmienić trasę i dopasować ją tak, żeby no, efektywniej po prostu przejechać jakąś wakacyjną trasę. Jeżeli nam mało powiadomień o ruchu, to możemy też skorzystać z aplikacji Garmin Drive App, która jest do połączenia właśnie z tym GPS-em po to, by dostawać powiadomienia o ruchu w czasie rzeczywistym i by na przykład osoba, która siedzi obok, odczytywała je dokładnie i wiedziała, co się święci, w jakim miejscu. Pojawia się też sterowanie głosowe, co ułatwia proces korzystania z tego urządzenia. Znajdziemy tu także Wi-Fi, dzięki któremu nawigacja będzie w stanie łatwiej się zaktualizować. Nie będzie trzeba z nią iść do mieszkania, pobierać jakieś aplikacje i map i potem wgrywać je na to urządzenie. Po prostu to wszystko odbędzie się samoczynnie. Pewnie zastanawiacie się, co to za sprzęt tutaj. No wiecie, ojcowie lubią sprzątać, ale tylko wtedy, kiedy ich się ładnie poprosi. Ale gdyby dać do tego pewien aspekt zabawy, nowoczesnej technologii, no i też po prostu wygody, no bo jakby nie patrzeć, roboty sprzątające są wygodne, to wtedy właśnie możemy sprezentować ojcu robota sprzątającego Tefal Explorer Series 120 AI. To AI jest tutaj nie bez kozery, bowiem producent stawia na dość ryzykowny manewr, ale ostatecznie taki, który dobrze się sprawdza. Czyli kamery, które nie są w wysepce, która by podnosiła wysokość tego urządzenia, które zaś znajdują się na bocznej i frontowej stronie właśnie tego odkurzacza. Wszystko po to, aby to sprzątanie było bardziej inteligentne, aby rozpoznawać nie tylko obiekty, jakie znajdują się na drodze odkurzacza, ale także i monitorować odległość. Tutaj właśnie pojawia się połączenie lasera oraz kamery Time of Flight. No i oczywiście mamy też kamerę frontową. Odkurzacz jest całkiem solidnie wyposażony. Na pewno nie można tutaj narzekać na brak funkcji, zwłaszcza, że mamy funkcję mopowania. Doczepiana nakładka o pojemności 110 ml, to tak spokojnie wystarczy na 30 parę metrów kwadratowych. Pozwala właśnie posprzątać i mopować podłogi jednocześnie. Ciśnienie robocze wynosi 2700 paskali i jest ono mniejsze niż w poprzednikach, natomiast dzięki temu też udało się wcisnąć więcej technologii i mnie się wydaje, że jednak jest wystarczające do posprzątania większości rzeczy, nawet z dywanów.
A skoro tak mówię o podłogach i dywanach, no to mamy tutaj system multifloor, który pozwala zapisać do 4 map, więc ten odkurzacz bez problemu jesteście w stanie puścić po całym mieszkaniu. Co daje tutaj sztuczna inteligencja? Przede wszystkim uczy się omijać przeszkód do wysokości 6 cm. Oprócz tego sugeruje też strefy, które mają być wyłączone ze sprzątania, właśnie bazując na tym, jakie przeszkody ostatnim razem odkurzacz musiał omijać. Co więcej, ta sztuczna inteligencja może potem dawać wskazówki na temat sprzątania, na przykład sugerować czas, w jakim moglibyśmy to robić. Oprócz tego połączymy się z asystentem głosowym Google oraz Amazon Alexą, więc w zależności od tego, czy chcecie do odkurzacza gadać po polsku czy po angielsku, to też możecie wydawać mu komendy za pośrednictwem aplikacji m.in. Google Home. W zestawie dostajemy 3 ścierki i uwaga, nie wszystkie są do mopowania. Mamy standardową, szorstką, ale także i ścierkę miękką, której głównym zadaniem jest efektywniej zbierać kurz. No bo odkurzanie odkurzaniem, ale te mikrodrobinki kurzu przyklejone do podłogi jeszcze naelektryzowane nieco trudniej jest zebrać i taka ścierka faktycznie może tutaj pomóc. Jakie są moje wrażenia ze sprzątania z tym robotem? No myślę, że jest jednak on sprawniejszy, gdy chodzi o poruszanie się niż poprzednicy, choć też nie było źle rok temu. Po prostu wydaje mi się, że w porównaniu do Siri 95 ten robot bardziej wyczuwa, co dzieje się wokół niego. No jest po prostu zwinniejszy, sprawniejszy i po prostu też wie, dokąd ma się przemieszczać, w jaki sposób. Oczywiście te trasy czyszczenia nie zawsze wyglądają tak, powiedzmy, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Nie zawsze jest to wszystko od linijki, ale ostateczny efekt, czyli czyste podłogi, zostaje osiągnięty, więc myślę, że pod tym względem można być zadowolonym. Osiągniemy tu nawet 2 godziny pracy, a ładowanie zajmie 3 godziny. To są całkiem dobre proporcje. Tak więc, jeżeli spóźniliście się na przykład z prezentem na Dzień Matki albo po prostu chcecie dać prezent waszym rodzicom tak całkiem, no to może być dobre urządzenie dla domu. Ale teraz porozmawiajmy sobie o bardziej konsumenckich rzeczach. Ale tak z perspektywy twojej, myślisz, że taka na przykład opaska mierząca aktywność albo ciśnieniomierz bardziej praktycznie już konkretnie skupiony na jednej rzeczy, to są takie dobre pomysły na prezent? Nie jest to takie zbyt dziadowe? Opaska się przydaje. Akurat mam, więc wiem. Co tam sobie mierzysz najczęściej? Szczególnie przy treningu albo przy zrzucaniu wagi. No tak. No, bo pozwala ci kontrolować. Po pierwsze, ile masz kalorii, jakie masz ciśnienie, ile spałeś. Ten cały program, który jest do tego dołączony, pozwala ci kontrolować wszystkie parametry, a także jest takim jakby batem, bo po prostu ukazuje ci, powiedzmy, twoje spalanie, twoje zużycie kalorii, które chciałbyś, a które jeżeli pilnujesz diety, to wiesz, ile powinieneś mieć. Okej, zagaiłem tak segment zdrowia także dlatego, że używam od pewnego czasu opaski Oppo Band, która, no trzeba przyznać, nie jest tak wymyślna jak to, co proponuje nam na przykład Xiaomi czy Huawei, gdy chodzi właśnie o opaski zdrowotne. Natomiast to może być jej przewaga. Przede wszystkim ma funkcję, która rzadko pojawia się w tych tańszych modelach, a jeżeli się pojawia, no to często jest ona działająca średnio. Chodzi tutaj o poziom natlenienia krwi, co jest ważne z perspektywy uprawiania jakiejś aktywności, no ale też monitorowania stanu swojego zdrowia. No ale jest to kolejny pomiar, który po prostu ma sens. Oprócz tego zmierzymy tutaj sobie także jakość snu, zmierzymy sobie oczywiście tętno, może ono być mierzone w trybie ciągłym, ale także i okazjonalnie, w zależności od tego, jak to chcemy robić. To wszystko przy wodoodporności 5 atmosfer. To nie znaczy, że możecie zanurzyć urządzenie do 50 metrów, ale natomiast taki strumień ciśnienia, jaki jest właśnie 50 metrów pod wodą, takie urządzenie powinno wytrzymać. W dodatku wytrzyma nawet 12 dni na jednym ładowaniu, to też jest dobry parametr. No i ładowanie też nie trwa zbyt długo, bodajże 1,5 godziny, więc też myślę, że jest to urządzenie, które będzie wygodne i niekoniecznie będzie ono zastępowało zegarek, ale może być po prostu dobrym rozwiązaniem alternatywnym do aktywności fizycznej albo właśnie na drugą rękę do stałego pomiaru zdrowia. A, no i to, o czym mówił mój ojciec, tryb spalania tłuszczu. Urządzenie tak monitoruje naszą aktywność i tak sugeruje nam jej intensywność, byśmy jak najefektywniej spalali tłuszcz, bo wiecie, wbrew pozorom nie chodzi tylko o to, żeby się nie wiadomo jak zmęczyć, ale by na przykład utrzymać pewne tempo tego spalania, no po prostu rozgrzać nasz piec do tego stopnia, by ten tłuszcz spalał się lepiej. Ciśnieniomierz mi tak przyszedł do głowy, bo sam ostatnio mierzę to ciśnienie i po prostu wydaje mi się, że wiesz, z wiekiem to jest coraz ważniejsze, żeby też monitorować ten stan zdrowia. Nie. Powyżej już tak powiedzmy 50, to każdy powinien sobie od czasu do czasu zmierzyć, bo zmiany w ciśnieniu krwi są pierwszymi symptomami cukrzycy, problemów sercowych, z tętnicami, cholesterol, tak. No. Ktoś młodszy, jeżeli wchodzi na dietę albo coś ćwiczy, też powinien kontrolować sobie ciśnienie, a powyżej 50 to każdy powinien mieć w domu. No tak. Żeby sobie
od czasu do czasu zmierzyć. Tego się zaczynają pierwsze choroby też, jeżeli nie masz innych. No właśnie, ciśnieniomierz ważna rzecz. Warto byłoby mieć też rozwiązanie, które pomoże mierzyć ciśnienie nie tylko ojcu, ale także i całej rodzinie. Takim może być Braun Exact Fit 5 w wersji Connect, więc możemy połączyć się z aplikacją mobilną. To jest ważne o tyle, żeby tych wyników niekoniecznie spisywać i potem lecieć z tym do lekarza, bo będzie można to pokazać bezproblemowo w aplikacji. Ja akurat takiego ciśnieniomierza nie mam, który miałby aplikację mobilną i to spisywanie czasami jest takie dobijające. Ciśnieniomierz, jaki jest, każdy widzi. Są potrzebne 4 baterie AA, żeby go zasilić. Mamy 2 mankiety, mniejszy oraz większy. Mamy także opcję mierzenia tego, czy nasz rytm serca jest regularny. Możemy potencjalnie zdiagnozować arytmię i to też będzie wartością samą w sobie. Dlatego też ten ciśnieniomierz jest nieco droższy, natomiast wiecie, za zdrowie się, jakby nie patrzeć, trochę płaci. Myślę, że w dalszym ciągu warto. Braun jest dobrą marką i te urządzenia w tym formacie są dostarczane przez producenta od lat. Znalazłem dalmierz laserowy i pomyślałem na początku, że to chyba takie trochę techniczne narzędzie, wiesz, pomiar laserowy jest przydatny, ale tak myślę sobie, czy to może być dobry prezent po prostu. No prezent to może być dobry. W czasie remontu potrzebujesz mieć powierzchnię, powiedzmy, podłogi. Mhm. Ile potrzebujesz paneli lub powierzchnię ścian do obliczenia razem z sufitami do pomalowania. Takie proste rzeczy. To się nie zdarza za często, ale zdarza się, powiedzmy, raz na parę lat. Tak więc słyszeliście, rozmawialiśmy z ojcem o m.in. właśnie dalmierzach. No i Bosch PLR30C jest takim urządzeniem, które wydaje mi się być nie za drogie, natomiast ma ono sporo funkcji, a przede wszystkim łączy się z aplikacją mobilną, więc nie ma tutaj potrzeby instalacji dodatkowego ekranu. Można to wszystko bezproblemowo sparować właśnie ze smartfonem po to, żeby te pomiary były też gdzieś przechowywane. No i żeby można było też korzystać z nieco bardziej przyjemnego interfejsu, niż jakby nie patrzeć te kilka przycisków, które nie zawsze mogą być zapamiętane i nie zawsze będziemy wiedzieć, co odpowiada za co. Natomiast samych pomiarów będzie dużo, bo oczywiście zmierzymy nie tylko odległość między ścianą a ścianą i tutaj możemy też wybrać parę różnych punktów, ale możemy właśnie nie tylko mierzyć odległości, ale także i mierzyć kubaturę pomieszczenia, co będzie ważne na przykład przy malowaniu, a jeżeli ktoś zajmuje się majsterkowaniem i potrzebuje sobie zmierzyć jakieś odległości czy coś konstruuje, to urządzenie da radę na krótkim dystansie, ale da radę także na dystansie do 30 metrów, więc faktycznie ten pomiar laserowy może być nieoceniony w porównaniu do jakiejś 30-metrówki, której raczej nie będzie wasz ojciec miał. Nie byłbym sobą, jakbym nie zaproponował smartfona, natomiast trzymałem się takiego budżetu, żeby też nie przegiąć, no bo myślę, że do 1000 zł jesteśmy w stanie znaleźć dobry telefon. I takim telefonem dla taty może być Motorola Moto G60S. Przede wszystkim z bardzo dużym ekranem, ale też nie najgorszym ekranem. Jest to matryca 6,8 cala w rozdzielczości Full HD i to jest IPS LCD z odświeżaniem do 120 Hz. Myślę, że akurat z tego ojciec nie musi korzystać, natomiast jeżeli chodzi o rozmiar ekranu i jego szczegółowość, jest bardzo dobrze. W tej klasie cenowej naprawdę tutaj ta Motorola nie ma się czego wstydzić. Jeżeli chodzi też o obudowę, jest dobrze. Co prawda znajdziemy tutaj tworzywo z boku oraz z tyłu, natomiast jest to tworzywo, które się nie odgina, ma ono ciekawą fakturę, więc ten telefon trzyma się pewnie, jeżeli nie będzie włożony do etui. No i jest tutaj także odporność na zachlapania, co prawda podstawowa, bo to jest IP53, ale myślę, że na takie przypadkowe rozlanie jakiejś herbaty, czy po prostu telefon, który jest gdzieś tam, nie wiem, w garażu, no to faktycznie to powinno już wystarczyć. Na pewno ten telefon wyróżnia ładowarkę, która ma 2 porty, więc możemy ładować nią nie tylko telefon i to dość szybko, bo jest tutaj maksymalnie 50 W, ale także i jakieś akcesoria. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w środku, pod względem mocy też jest w porządku. Mamy tutaj MediaTeka Helio G95 z 6 GB RAM-u, co w tej klasie cenowej czasem się zdarza, czasem nie. No i mamy tutaj 128 GB na pliki użytkownika, dodatkowo rozszerzalne za pomocą karty microSD, tak by po prostu muzyka waszego ojca mogła zostać przeniesiona na ten telefon. A jeśli chodzi o wrażenia skorzystania, nakładka Motorola to tak naprawdę czysty Android z paroma funkcjami tego producenta, takimi przydatnymi, na przykład jak potrzęsienie dwukrotnie, żeby włączyć latarkę. Myślę, że to się przydaje tak naprawdę każdemu. Na pewno warto też docenić tutaj radio FM, które nie potrzebuje zestawu słuchawkowego po to, by się łączyć właśnie z radiem i żeby go słuchać, więc bez problemu możemy sobie po prostu korzystać z telefonu, z głośnika i uczynić go radiem. No, ta funkcja zanika w smartfonach, natomiast wasz ojciec może ją po prostu docenić. Więcej o tym telefonie mówiłem w materiale, który pojawi się chyba po tej stronie, natomiast teraz przejdźmy do jeszcze jednej rzeczy, która już będzie bardziej nacechowana właśnie tym, by czytać na niej książki. A chodzi tutaj o czytnik e-booków, natomiast moim priorytetem było, aby wybrać taki czytnik, który ma dostęp do Bluetooth.
Bluetooth, a to wszystko po to, aby podpiąć sobie słuchawki albo głośniki, no bo nie zawsze chcemy czytać te książki, czasem chcemy posłuchać e-booków, natomiast chcemy też je mieć w jednym miejscu. Nie zawsze chodzi o to, żeby rozładowywać tego smartfona. I tutaj pojawia się InkBook Calypso Plus w rozmiarze 6 cali, który ma ekran o nieco lepszej niż z reguły taka średnia rozdzielczość, bo 1024x758 pikseli, ma także podświetlenie, więc możemy bez problemu czytać w późniejszych porach. No i ma ten wspomniany Bluetooth, co jest na pewno ważne. Wszystkie formaty, jakie są tak naprawdę ważne na rynku książek, no to są tutaj obsługiwane, EPUB, MOBI i co bym tam jeszcze nie wymienił, to też będzie tutaj działało. Z perspektywy Polski ważne jest, że znajdziemy tutaj zarówno Woblink, Empik Go, jak i Legimi, więc te najważniejsze aplikacje tutaj naprawdę są i można korzystać bezproblemowo z tego czytnika e-booków, także przy korzystaniu z audiobooków. A właśnie, mówiłem przy czytniku e-booków, że można by było sobie posłuchać przez Bluetooth, na przykład na słuchawkach. Takie słuchawki też Wam proponuję, dość tanie, a raczej wytrzymałe. Bezprzewodowe, ale właśnie z takim ala homontem po to, żeby jakby spadły nam z uszu, no to wtedy nie spadają nam całkiem i się nie psują. Chodzi tutaj o Creative Outlier V2. My mieliśmy kiedyś wersję pierwszą, natomiast dwójka korzysta dalej z tego designu. Designem całkiem dobrym, jeśli chodzi o te nakładki, to one faktycznie mocno trzymają się uszu. Łączność Bluetooth tutaj jest akurat w starszym standardzie, podobnie jeżeli chodzi o ładowanie, bo mamy micro USB, natomiast to nie powinien być większy problem. Ładowarki mamy dołączone do zestawu. Same słuchawki ważą raptem 15 gramów, natomiast to nie jest ich najważniejszy aspekt. Uwzględniłem je dlatego, że mają wodoodporność w standardzie IPX5. Jakby nie patrzeć podczas pracy na przykład pod samochodem, gdzie no, trzeba się dużo namachać, nakręcić różnymi rzeczami, no to też siłą rzeczy człowiek się zmęczy i ten pot może być intensywny i ten standard wodoodporności IPX5 już powinien w zupełności wystarczyć, aby zabezpieczyć takie słuchawki. Jak na takie małe i niepozorne urządzenie pracują one dość długo, do 9,5 godziny, zwłaszcza, że mamy tutaj także pilota, który pozwala nam zmieniać głośność bez sięgania po smartfon czy ten właśnie czytnik e-booków. A teraz pokażę Wam kamerkę endoskopową, która wydaje mi się być o tyle dobrym pomysłem, że po pierwsze możemy doczepić do niej magnes, po drugie możemy doczepić do niej haczyk, więc jakby spadła tam jakaś śrubka czy klucze, to można bez problemu wyłapać to na przykład ze studzienki kanalizacyjnej. A poza tym no, zyskujemy urządzenie, które pozwala nam wejrzeć w głąb jakichś rzeczy, co też może być ważne przy sprawdzaniu jakichś usterek, ale też i przy jakimkolwiek hobby, jakie Wasi ojcowie mogą mieć. Natomiast ten endoskop nie należy do najtańszych rzeczy, jakie możecie znaleźć w chińskich sklepach, bowiem ma także Wi-Fi po to, aby łączyć się z aplikacją InScan, która pozwoli nam podglądać właśnie to, co dzieje się w urządzeniu bez potrzeby podpinania go do smartfona, więc mamy większą swobodę. To wszystko w standardzie wodoodporności IP68, więc urządzenie po prostu sobie poradzi w różnych warunkach. To, co w erze drżejących fryzjerów może też okazać się przydatne, to maszynka do golenia, która będzie miała no parę na przykład końcówek po to, żeby móc sobie wyregulować wysokość tego cięcia. Na przykład 3, 6, 9, 12 mm, jak w przypadku propozycji od Blaupunkt. Mamy tutaj także High Precision Cut, który jest w stanie przeciąć zarost do długości 0,1 mm, czyli już tak naprawdę będzie on niemalże niewidoczny i urządzenie poradzi sobie także z nieco twardszą skórą. Na to właśnie patrzyłem pod kątem tego, by był to prezent dla ojców, bo jakby nie patrzeć, lata golenia no nie oszczędzają. Jest standard wodoodporności IPX7, więc bez problemu da się ogolić nawet pod prysznicem. No i samo działanie tego urządzenia bezprzewodowo także jest długie, do 70 minut. Oczywiście potem trzeba je odpowiednio długo ładować, ale myślę, że tak na co dzień no to po prostu będzie sobie stało na stacji dokującej i wtedy będzie wyjmowane do golenia. Co myślicie o tych propozycjach? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy, jakie są Wasze przemyślenia i oczywiście też zapraszam Was do pisania tych przemyśleń w komentarzach, jak i do zostawienia łapki w górę i zostawania z nami na dłużej. Cześć!